Reforma samorządowa, która miała miejsce 25 lat temu, umożliwiła dokonanie wielu znaczących zmian w naszym mieście. Był to czas niezwykle trudny, wymagający wiele poświęcenia i zaangażowania. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z pierwszym wybranym burmistrzem Oleśnicy, panem Ryszardem Zelinką, aby dowiedzieć się, jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem było wprowadzanie reformy samorządowej. Jak zaczęła się moja przygoda z samorządem? Dobre pytanie. Nie myślałem, że będę pracował na rzecz właśnie lokalnej społeczności, ponieważ z zawodu jestem nauczycielem, a w okresie tych przemian właśnie grupa nauczycieli zwróciła się do mnie, bym zechciał reprezentować to środowisko w lokalnym samorządzie. Podczas sesji Rady Miasta radni, bo wówczas tak był wybierany burmistrz, postanowili desygnować mnie na to stanowisko. Nigdy nie myślałem, że taki zaszczyt, a jednocześnie tak duża odpowiedzialność spadnie na mnie. Wprowadzanie reformy samorządowej wiązało się z wieloma trudnymi aspektami. Należało przede wszystkim wybrać formy organizacyjne istniejących przedsiębiorstw komunalnych i nadać im taką formę nową prawną, żeby mogły one funkcjonować i należycie spełniać podstawowe zadanie. Żeby rozwiązać ówczesne problemy, a było ich bardzo wiele, należało przystąpić do pracy od podstaw. Nie było wody. Wiadomo, miasto bez wody nie może funkcjonować. Ktoś może powiedzieć, no była woda, tak, ale dostarczana z przerwami. Nie było miejsca na składowanie odpadów komunalnych i wiele, wiele innych bardzo poważnych problemów, chociażby o stanie sieci ciepłowniczej w mieście, chociażby o stanie dróg w mieście, o urządzeniach infrastruktury podziemnej, mówię o odpływach, czyli o odbiorze ścieków. Problemów tych było dużo i na wszystko trzeba było znaleźć pieniądze, a tych też nie było. Ustanowiliśmy kolejność działań, a więc pierwsze zabezpieczenie środków finansowych, ograniczenie rozpędzonych niektórych nietrafionych inwestycji i skierowanie uwagi na to, co jest istotne. I tak wybudowaliśmy najpierw stację uzdatniania wody, poprawiliśmy sieć wodociągową, ponadto poprawiliśmy stan newralgicznych punktów sieci ciepłowniczej. No więc, jak widać, te problemy były, ale udało je się szybciutko, przez okres 4 lat pierwszych pokonać. Widać efekty dzisiaj po tych 25 latach, w jakim miejscu jest Oleśnica, czyli daje to przekonanie, że wówczas tworzenie tych podstaw było właściwym rozwiązaniem. Bo jest takie budowlane przysłowie. Dom budujemy od fundamentów, ale remontujemy go od dachu. Zupełnie w odwrotnej kolejności. I my wówczas wiedzieliśmy, że aby miasto się rozwijało, należy mu dać dobre podstawy. I to zostało uczynione 25 lat temu, w tej pierwszej kadencji.